Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Unchartedzie. Standardowo już na początku odcinka przypominam o wszelkich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Jesteśmy oczywiście na pociągu, kończymy ten schemat pociągowy. Czy ja tu wejdę, czy mi stąd ktoś wyskoczy? Oto jest pytanie. No dobra, takie epickie wejście w stylu westernowym sobie zrobiliśmy, co? Co tu się od Janie Pawla? Leci tutaj, leży tutaj akaczyk. Ale akaczyk mnie średnio interesuje, póki mam jeszcze amunicję do tego ziomeczka. O, skarbek. Tak sobie leży po prostu w pociągu. Cholera, muszę znaleźć inny. Jakieś okno? Te drzwi? Nie, no te drzwi są zamknięte. Ej, no halo, gra mnie oszukała. Okna pozamyk... A dobra. Tak patrzę, okna pozamykane, wszystko pozamykane, jak ja mam wyjść? A tu są skrzynki poukładane, nie? Od ciekawostka. O, ty jeszcze żyjesz? Serio? Kurwali. Ja się może... Ła! Halo, ja tu się nie mam gdzie schować nawet. Pomocy. Dobra, mam się gdzie schować. Tutaj. Jedynie. No, kurwa... Jak już się człowiek wceluje na tym pociągu... Co tyle przejebane... Że nagle wiecie... Ej, halo! Jak to kurwa z tyłu? Skąd? Dlaczego? Z jakiej paranoi w ogóle? Dobra, chyba trzeba się będzie na akacza przerzucić w takim razie. Za grami daje nejdy, czyli będzie jeszcze paru takich wykokszonych ziomusiów. Okej. Pomocy! Ja myślałem, że to ten koks, o Jezu. A to jakaś pała. Co się dałem wyrobić w tym momencie? Tam jest taki wykokszony ziomek. No gra mi tutaj daje pistole, ale... Zdecydowanie wolę swoje pistolero, nie? No widzicie, z M4 tamtego jakoś rozwaliłem, dało się. Oh shit! Ten! To jest głupie, że jak się jest przy osłonach, to nie można zrobić takiego typowego, takiej typowej rolki, nie? Ej, to ta ciężka szmata tu wlazła? Jak on tu wlazł? Okej. Okay. Ja przez ten granat potrzebowałem na niego mniej amunicji. Dobra, tego sobie spestkuję z pistoletu. Na przykład w taki piękny sposób. Haha. Gin szmato. No i do tego mam teraz sporo więcej amunicji, nie? No i to mi się podoba. Ła, ła, ła. Ła, dobra. Trochę mnie to boli wszystko.
No jednak trochę za dużo ich strzela w pewnym momencie. No, on tym granatem to gówno narobi, co najwyżej zrobi szkody swojemu koledze. Więcej niż mnie. Jakbym mu celował cały czas w głowę, to pewnie z tego bym go ubił, coś tak czuję. No, rzuca tymi nejdami, ale... Dobra, oberwałem już tak sporo tego pancerza pieprzonego i nie żyje. Dziękuję, do widzenia. To mi się już amunicja też kończy, to gorzej. O, nie, to kask mu spadł, ja myślałem, że już go zabiłem, bo... Czy widzę takie coś czarne latające, no to mówię... Pewnie ten, pewnie broń się odczepiła, odskoczyła, nie? To zazwyczaj to tak wygląda. Dobra, troszeczkę amunicji dałem czwórki, mi się to podoba. No on jedzie i jedzie, wiecie co jest najlepsze, jak będę stał w miejscu. O ile się nie odpali jakaś cutscenka czy coś. O kurwa, coś czuję, że mam przejebane. O! Gdzie się tą latającą amunicję? Kurwa, no ja widziałem. Ała. Jest na niego jakiś sensowny sposób, bo on jest dość dojebany. I wątpię, by rzucanie granatem coś mi dało w tym momencie. No mogę mu próbować strzelać w głowę, ale serio, czy to mi coś da? Ej, wait a second. To jest idea godna pochwały. Ja go zrzucę strzelając w te pasy. Da się? Da się! Przyślijcie śmigłowiec! Cię, nie byłem pewny, czy to się uda, ale tak coś czułem, że to będzie coś z tym związane. Znowu ty! Właśnie, kurwa, znowu ty, ziomek, daj żyć. Amunicja do czegoś, pięknie. Dobra, nie mam co do niego strzelać. No i ten, ty masz skakać. Cierpiesz, śmigłowcu! No wiesz co, Nathan, ja też. W sumie teraz mam o tyle fajnie, że jak mam ten easy poziom trudności. No, amunicja do czegoś, to też mi się podoba. No powiedz, jakie mam niby zdjąć? Hello! Pan się gwałtem odciska! Dobra. Zaraz będzie po helikopterze, pieprzony helikopter, kurwa. Nie dawał mi żyć. No to teraz umrze w skrajnym cierpieniu, dostając takiego oto karabajna. On już płonie, tylko on chyba wleci w ten pociąg, coś tak czuję. Nie wiem, czy ja tu płonę, czy to są... Czy to były łuski, czy... Czy on tak we mnie wydupił i ja sobie musiałem stąd po prostu zacząć uciekać? Czy mi się wydaje? Bo to płonęło wszystko i to tak dość... srogo. No ja chyba nie dam rady w te rakiety strzelać, nie? A nie, no daję radę. Tylko się muszę na nich trochę skupić. Płoń, frajerze. Wiecie, jak w ogóle wcześniej nie zauważyłem nawet, także... To mógł być mój błąd. Myślałem, że to będzie coś w stylu, że trochę go tu uszkodzę, podbiegnę, jeszcze znajdę rakietnicę, ale nie. On tutaj ewidentnie ginie i czy on spadnie? Dobra.
O, jeszcze tamten ziomek granata rzucił i go dobił. No pięknie po prostu. Swój go dobił. To mi się podoba, takie zagranie, że tak powiem. To było wręcz na moją korzyść. To nie może być za daleko. Nie! Dość! Przeze mnie nie przejdziesz! Teraz! Założysz się, ziomek? Cheat, 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 cheat. Ała, 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 dobra, on mocno bije, on mocno bije. On jest dość silny, bym powiedział. Jak on przeżyje granat. No przeżył granat, pierdzielony. Czy wy go widzicie? Z czego ty jesteś, bąbel? Nie wiem, spamuję kwadrat. Dobra, zdech, frajer, pompka. Nie lubię takich bombli. Z czego oni są zbudowani w ogóle? Kurwa z tytanu, mają mięśnie kurwa z adamantu i w ogóle, co to był, Wolverine? No jeszcze wstajesz? Co mam klikać? Co mam klikać? Chloe. Tak. Znowu mi uratowałeś tyłek. I pan, ono dodała jeden strzał. O czym ty mówisz? Masz pojęcie, przez co przeszedłem? Nie prosiłam, żebyś zgrywał bohatera. Chloe, przestań, nie mamy na to czasu. Owszem, więc wysiadaj z pociągu, dopóki jeszcze możesz. Mam cię zostawić z nimi? Dokonałeś wyboru, Nate. A czego niby oczekiwałaś? Jak to czego? Że będziesz mnie osłaniał? I tak było! Jak mogłeś mnie bronić, targając dwie osoby? Dobra, powodzenia z Flynnem. Pasujecie do siebie. Naprawdę nie mogę zrobić! Nie wiesz, kiedy dać sobie spokój. I co? Żadnych kąśliwych uwag? Nic mądrego do powiedzenia? O nie, tym razem nie! Stój! Wypuść go! Nie. Zakończcie jego cierpienia! Dobra, coś odpierdolimy zaraz. Coś tu się stanie, kurwa, konkretnego. Ten pociąg zaraz będzie tam, bo byliśmy postrzeleni na początku. Ha, strzeli w beczki. Wszystko jebnie. Mam nadzieję, że gra mi daruje jeszcze raz się wspinanie tutaj. Czy nie? Jasne. Zostań, bohater. Uratuj Chloe. Genialnie. Nie no, oczywiście, że gra mi nie daruje wspinania się jeszcze raz. Kiepski pomysł. Kurwa, muszę w drugą stronę. Jezu! No myślałem, że wiecie, że po prostu nam się przewinie to cutscenką, jak już tam gdzieś jesteśmy na górze, ale nie, mamy się jeszcze raz spinać. No dobra, gro, spoko. Co ja sobie myślałem? To było na lewo, na prawo? Już nie pamiętam, na lewo chyba. Czy hop do góry? Czy na prawo? Kurwa. Nie, do góry nie mogę. Dobra, czyli było jednak na prawo. Okej. Ale żeby odgrywać dwa razy to samo, to tak trochę chujowo bym powiedział. Trochę mi się to nie podoba. To takie słabe zagranie, he, he. Wiecie,
Zaprojektowali jeden ten i spuścili dwa razy scenę. Nie no, w sumie tam się tak jakby zaczynało od tego i były takie retrospekcje, ale znowu tutaj jesteśmy i to już trochę boli. I tam wiecie, kwestie samouczka były i w ogóle i te sprawy. A, jeszcze dużo słuchać muszę. A myślałem, że tylko podjechać, podejść. Aha, dobra. Środek darowali. Dobra i tyle. Co jeszcze może puścić? Okej. No sporą część ze środka darowali. No to mi mogę wybaczyć, no. No, dawaj, Nathan, na górę. No, dwa razy przeżywasz to samo w tym momencie. To nie był dobry znak. No to na pewno. Okej. Okay. A teraz troszeczkę inaczej w las, od razu. Wtedy się najpierw zsunął. I dopiero później się wtoczył. Oczywiście pogubiliśmy całą broń, jak to... A i teraz nam przewiną sporo, już pewnie broń nam dadzą i tak dalej, nie? Bo jednak już tu część sobie przeszliśmy. Pewnie wiecie, tak nam dali, że aj kurwa, to było na początku gry, tylko że no zmyślna osoba będzie kojarzyć moment, nie? Fajnie, a ja tylko z beretą, starożytnym sztyletem i ewentualnym steltem. On żyje! Milcz, frajerze. Falczy M4. Jeżeli mi ktoś na plecy nie wszedł, to sobie tego może jakoś uda mi wyeliminować z osłony. Po cichaczu. Nice. Wiecie, działania po cichu są fajne. Dlatego, że są fajne. Dobra, tam jest ziomeczek na dachu. Chciałbym się tak w miarę rozejrzeć. Ile ich tu jest, ciekawe, nie? Wiem jedno, jak za szybko się ujawnię, to zaraz przyjdą jakieś posiłki. Tam łazi jeden bąbel. Czy on tu bliżej podejdzie na ten przykład, czy nie? Tam jest jakiś skarbek też na górze chyba. Oni mnie tu poszukują. Ciekawe, czy jak zobaczą też ciało swojego kolegi, to czy będzie jakaś reakcja z ich strony, czy tak średnio. Cię nie chcę z nimi zaczynać nie wiadomo jakiej wojny może. Chociaż mógłbym, ale...
To jest desert, tam się jeden kręci. Czy on mnie tu nie zauważy przypadkiem? On żyje! No pewnie, że mnie zauważy i zginie. No nie sądzę! Ten stał koło mnie, to miał nie fart. On żyje! Dobra, ten też miał lekki niefarcik, że podszedł za blisko. Ale nie było znaku, że to już wszyscy, tylko potem skarbek bym sobie chciał w sumie, wiecie co, wejść. Nie wiem, czy się da. Ja ich zgubiłem? To był fajny moment, żeby zrobić taki outplay na granat, ale chyba to straciłem. Nie. Przeładować sobie chciałem. Spokojnie. A ty kiedy tam wlazłeś w ogóle? Bąbel. Dobra, nie mam do tego za dużo już amunicji. O, granacik. Amunicja, M4, amunicja. To mi się podoba. Mikro. O, nie chcę mikro. Mam pewien plan. Wykończyć go! Skąd? Kurwa. Elo. Gdzie mi moją M4 wywiało teraz, nie? O, to jest pytanie. Czy ona jest... Nie, to jest fal, dobra. To biorę fala w takim razie. Skoro moja M4 gdzieś wsiąkła. Nie, w ogóle jeszcze te beczki były. Z tych beczek w ogóle rzadko kiedy korzystam, że one w ogóle istnieją w tej grze. No, tutaj jest M4. Dobra, tu mam granat, tu mam fala. Tam jest drugi, ten ciężki bąbel. Fuck. Dobra, w miarę strzelanie im... O kurwa, no trzeci? Seriously? Jak się dobrze im w głowę przyceluje, to jest dość dobry i szybki efekt. Czy to było ich tu tylko trzech? Dobra, granat to sobie podniosę, nie? To jest amunicja do fala. Do pistoletu. Oj, nagle Nate kuleje. Czyżby to już byli wszyscy? Teraz fal czy M4? Fal czy M4? Dobra, tutaj mam amunicję do fala, do M4. Nie wiem, czy jeszcze sobie więcej znajdę. Tamtędy można wyjść. Dobra, tylko wiesz co, no i ten? Amunicja. Jeszcze ciekawie mnie, czy tam by się dało ten teges, ale... Ten skarbek podnieść, ale już dobra, tyle się tutaj nadziało. To już może nie będę próbował. W sumie też nie słyszałem takiego totalnego hasła, że to już wszyscy, także... Cholera, ale się
Nie, to tamto ma przeżycia. Ktoś mnie tu znalazł, ale kto? Emma, kola sadzia topcem jeszcze. Szefra cała gił, komandze topor. Jak się tu znalazłem? Kadicie, kiero dziurum bulega di czeja mare. Okej. Kiero masi was sode czembore. Długo spałem? Ja. Tom. Dziękuję. Oj, Tungusz. Nie. Już wystarczy. Kratuję budę się. Ja lam tu sarebę. Przepraszam, ale nie rozumiem. Co? Ja lam. A. Ja, kiera debo imbe. Ja, szo. Szefer kieram gu desha. Szo. Ko kiera nim de kiedzie się gu desha. Gdzie ja ulicha jestem? Szo. Nie nim de szo. Ty ziomek, weno powiedz coś po normalnemu. Nie miść. Dobra, ale gdzie ja jestem? No to jest dobre pytanie, Nathan, bo nie wiem, gdzieś w tybetańskiej wiosce na pewno. Ale dobra, moi drodzy, ten odcinek będzie krótszy, może następny będzie dłuższy, zobaczymy. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mamy chwilę spokoju. Możemy sobie, wiecie, zrobić przerwę, że tak powiem. Także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.